będąc historykiem, regionalistą, interesuje mnie ta historia regionu, którą staram się w miarę możliwości poznawać i zarażać tą pasją innych. Czasy husyckie, czyli ta pierwsza połowa XV wieku, to tak naprawdę czasy, o których niewiele wiemy, jeśli chodzi o historię ziemi kłodzkiej. Jest bardzo mało źródeł, bardzo mało informacji. Sama informacja, że zniszczeniu uległo wtedy ponad 60 miejscowości, świadczy o tym, że odcisnęły one ogromne piętno na tym obszarze. Ale my w tym naszym projekcie nie chcieliśmy pokazywać zniszczeń, nie chcieliśmy pokazywać tego, co jest złe. Chcieliśmy pokazać to, co stało się później. Czyli jak te wyprawy husytów odcisnęły swoje piętno na dziejach regionu, na kulturze regionu, na sztuce regionu, ale także podaniach, czyli literaturze, no i przede wszystkim wśród zachowanych zabytków. Pasjonujemy się historią i pan Marek Królikowski, który jest pasjonatem, zachęcił nas do uczestniczenia w tej grupie, więc stwierdziliśmy, że nie możemy odmówić, róbmy to. Ta grupa zajmuje się między innymi odszukiwaniem ciekawostek, a także pomników historycznych oraz wszystkich rzeczy, którzy inni się nie zajmują. Zwiedzamy wszystko, co możemy tak naprawdę. I robimy z tego zdjęcia, robimy z tego filmy. To jest nasza pasja po prostu. Grupa detektywów istnieje od 2009 roku. Nazwy oczywiście były różne, ale od 2014 roku to są detektywi przeszłości. Wspólnie zrealizowaliśmy 23 projekty, 217 tysięcy złotych pozyskanych na projekty regionalne związane z promowaniem naszego dziedzictwa kulturowego, ponad 20 tysięcy wydanych publikacji, dodatkowo jeszcze tablice informacyjne, filmy. To wszystko to zasługa właśnie młodych ludzi skupionych w tej grupie. Zostaliśmy zaproszeni tutaj przez organizatorów, żeby wspomóc, pokazać nasze stroje, z czego się składają, z czego są szyte i głównie pod tym kierunkiem dzisiaj żeśmy przyjechali tutaj. Pomysły oczywiście czerpiemy z ikonografii dostępnych, z wiedzy innych rekonstruktorów, którzy funkcjonują w grupach rekonstrukcyjnych dłużej niż my. I stąd po prostu pomysł. Dlatego szyjemy tak, jak potrafimy, albo jak ktoś nie potrafi szyć, to dajemy to w dobre ręce, do krawcowych. Moje dzieci też właśnie zainteresowały się historią, poszliśmy stroje, no i staramy się też wspólnie, rodzinnie gdzieś tam wyjeżdżać, wspomagać inne bractwa, albo inne bractwa wspomagają nas. Jakieś 15 lat temu pojechałam pierwszy raz pod Grunwald, wzięłam udział w inscenizacji, w końcu przyjechałam do Dusznik i postanowiłam, dlaczego nie robić coś takiego tutaj i nie wprowadzić młodzieży w czasy średniowiecze. Akurat nasza grupa zajmuje się tańcami średniowiecznymi. Nasz zespół bardzo się zmienia, dlatego że część młodzieży już wyjechała, są na studiach, więc jesteśmy taką grupą. Czasami jest nas 10, czasami jest nas 20. Zależy, w jakim terminie uda nam się po prostu spotkać. Brakuje nam mężczyzn. Może z czasem do nas dołączą, będą strzelać z łuku, będą brać udział w walkach rycerskich. Także serdecznie zapraszamy.